Skrajna część wybiegu, ta od strony żyrafiarni, to lokum tygrysów sumatrzańskich. Jest to niezwykle rzadki i zagrożony wyginięciem endemiczny gatunek tygrysa. Endemiczny to znaczy taki, który można spotkać tylko w jednym miejscu na świecie, w tym wypadku na azjatyckiej wyspie Sumatra. Na świecie występuje mniej niż 500 osobników tego gatunku, dlatego też na ogrodach zoologicznych spoczywa obowiązek ochrony tych zwierząt przez hodowlę i regularne ich rozmnażanie. Nasza, urodzona we Francji tygrysica ratu, już kilka razy doczekała się potomstwa. Jej młode rozjechały się po innych ogrodach, teraz zaś czekamy na odpowiedniego samca, który do niej dołączy i będą wspólnie działać na rzecz zwiększenia liczebności populacji tygrysów sumarszańskich w ogrodach zoologicznych na świecie.